Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu. I mam do Was pytanie, słuchajcie, kupiłam sobie nasiona chia. Oglądałam się na Instagramie tych wszystkich puddingów z chia i tam zawsze wszystkim wychodziły takie grube te kuleczki i zobaczcie, mi się z tego robi galaretka, ale są takie małe i czy to dlatego, że nie wiem, że to jest ta trójkolorowa chia, czy... Powiedzcie mi, co robię źle. Zalewam tak mniej więcej dwie łyżki, pół szklanki mleka. Dwie łyżeczki tego właściwie. I tak, no widzicie, z pół szklanki mleka. I to mi się robi gęste. I zostawiam to na noc w lodówce. Ale one są takie drobne. Nie pęcznieją mi do takich grubych kulek. Więc czy ja mam jakiś inny rodzaj, gatunek tej chii? Czy ja coś robię źle? Co prawda tutaj na tym opakowanie jest napisane, że nawet takie nienamoczone można jeść, więc chyba nie umrę od tego. Poza tym, słuchajcie, bardzo, bardzo mi to smakuje. Tylko, że są takie delikatnie chrupiące. Ja bym chciała mieć taką bardziej galaretkę. Może miałam o tym inne wyobrażenie, bo mi się to kojarzyło trochę z bubble tea. No nie wiem, bardzo mi smakuje to śniadanie, jest bardzo pożywne. Ale jeszcze może ktoś mi powie, bo tutaj jest napisane... Uwaga, dzienne spożycie nasion nie powinno przekraczać 15 gramów, ostrość, około 3 łyżeczki dziennie. No straciliśmy ostrość, ale musicie mi uwierzyć na słowo i bardzo jestem ciekawa, dlaczego, czy wy coś wiecie na ten temat, napiszcie mi w komentarzu. A jeżeli będziecie pytać, gdzie kupiłam, to kupiłam te nasiona w Almie. Tradycyjnie wszystkie jakieś takie nietypowe rzeczy to raczej znajduję w Almie. No i tak wygląda moje śniadanie i często mnie pytacie, czy ja się tym najadam. Słuchajcie, naprawdę ja się tym bardzo najadam, takim... nawet nie mówię o tych nasionach, ale czy o jogurcie, czy coś. Jak jem jogurt albo owsiankę w takiej małej miseczce, ale wiecie co, to jest kwestia przyzwyczajenia, chyba to w naszym mózgu bardziej jest, bo ja zjadam taką miseczkę, jestem dużo dłużej syta niż jakbym zjadła, nie wiem, 3 kanapki z serem, bo no po pierwsze więcej wartości odżywczych dostaje nasz organizm, lepszej jakości jedzenie, a to w naszej głowie jest takie uczucie, bo ja też na początku miałam tak, że zjadłam tylko małą miseczkę i o Boże, Boże, jaka jestem głodna, chcę kanapkę. A później wiecie co, jakoś mój i mózg i żołądek się przestawił i teraz czuję, że to mi daje dużo większe uczucie sytości. Także no dobra, już Wam tutaj nie truję, ale jakbyście mi mogły napisać, co robię źle, czy nie wiem, coś z tymi nasionami jest nie tak, czy... Nie wiem. Dajcie znać. Bo w internecie wszyscy piszą, że to mi powinno... Jak widziałam jakieś przepisy, to te kulki były takie większe, więc... No nie wiem. Także dobra, ja idę jeść śniadanie. Wracam powoli do świata żywych. Zasłaniam się grzywką. Jeżeli nie wiecie, co się stało, to pod spodem Wam dam link, nie będę tutaj się powtarzać. Ale chciałam Wam po prostu podziękować za ogrom miłości, wsparcia, dobrych emocji, nie wiem jak to nazwać, waszej troski, wszystkiego, co mi przekazałyście w mailach, w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, no po prostu jesteście tak cudowne. Słuchajcie, dostałam tyle wiadomości od was, nawet mi piszecie, nie wiem, takie rzeczy, że o, nie miałam konta na YouTube, ale żeby ci było bardziej miło, to założyłam i subskrybowałam, żebyś miała więcej subskrypcji. Nie wiem, piszecie mi, tyle od Was porad dostałam różnych, czym smarować tego siniaka, że miodem, że białkiem z jajka, że żeby brać rutinoskorbin. No naprawdę, wszystko przetestowałam i słuchajcie, jest dużo lepiej. Siniaka jeszcze mam, znaczy w sensie tego guza, nie siniaka, guza jeszcze mam. Siniak się zrobił już żółto-zielony, więc mam nadzieję, że jeszcze 2 dni i nic nie będzie widać, także widzicie, na mnie się goi jak na psie. Tak się mówi chyba, prawda? Także i ja też, słuchajcie, cały czas sobie powtarzam, nie, jeszcze 2 dni i będzie ok. Wiara czyni cuda. Powiem Wam, że czuję się już dobrze, nic mnie nie boli, właściwie tylko wyglądam trochę słabo z tej strony twarzy. Ale tak poza tym nic mi nie jest. Z
strasznie się wynudziłam. 2 dni w sumie no przeleżałam w łóżku, odpoczywałam, ale już nie mogę więcej, nie jestem przyzwyczajona do takiego siedzenia w domu i nic nie robienia, a za bardzo nie mogę się schylać ani dźwigać, więc nie mogę ani sprzątać, nie mogę nagrywać filmów, więc po prostu leżałam w łóżku i oglądałam YouTube, ale już mówię nie, już po prostu dzisiaj koniec z tym, już dłużej nie mogę. Bo po prostu już aż mnie nosi. Bo też tyle maili od Was, ile dostałam właśnie, że dokładnie to samo sobie zrobiłyście, co ja, będąc w domu, czy wychodząc z domu. I to naprawdę dużo poważniejsze rzeczy Wam się stało. U mnie się na szczęście skończyło na siniaku. Ale okazuje się, że no, wypadki chodzą po ludziach i jak widać najwięcej takich, kurczę, zdarzeń dzieje się w domu. I to nawet no, nie ma jak uważać, no bo... No nie wiem, jesteśmy w domu, robimy różne rzeczy. Ja, jak Wam mówiłam, tyle razy, ile ja się uderzyłam, nie wiem, o szafkę, przewróciłam się i tyle siniaków, ile ja w życiu miałam i nigdy nie miałam nic złamanego. To jest po prostu, ktoś nade mną czuwał góry, że to wszystko się tak dobrze kończy, że nigdy żadnych poważniejszych rzeczy sobie, nie wiem, nie złamałam, nie uszkodziłam. Ale jeszcze raz Wam dziękuję, to po prostu dla mnie tak wiele znaczy. I naprawdę Wasza troska i piszecie do mnie, nie wiem, jak następnego dnia otworzyłam skrzynkę, to miałam 200 maili. Cały czas staram się odpisywać na bieżąco i tak jak mówię, i piszecie mi, żebym się trzymała i nie wiem, niektóre z Was mi wysyłają swoje zdjęcia, że gdzieś tam się potknęły, wywróciły i zobacz, jaką ja mam twarz. I właśnie piszecie mi o swoich jakichś wypadkach i o tym, co zrobić, żeby mi było lepiej. Także dziękuję Wam, kochane, za troskę. Naprawdę po prostu jestem... No aż naprawdę nie miałam, jak zobaczyłam te wszystkie wiadomości, te wszystkie komentarze, po prostu... To jest niesamowite, nie wiem co mam jeszcze powiedzieć. Dziękuję Wam pięknie za wszystkie zdjęcia, wysyłacie mi zdjęcia, nie wiem, słoników, swoich zwierząt. Naprawdę, słuchajcie, jak to wszystko zaczęłam otwierać i czytać, to aż po prostu się wzruszyłam, miałam łzy w oczach. Naprawdę, naprawdę jesteście niesamowite i nie... Wiem, że mam wspaniałych widzów, ale aż takiego wsparcia i takiej miłości od Was się nie spodziewałam, także dziękuję Wam za każdą wiadomość, za każdy komentarz. Staram się na wszystko na bieżąco odpisywać. Pod tym filmem jest, słuchajcie, prawie 2000 komentarzy. I dziękuję każdej z Was, naprawdę dziękuję za słowa wsparcia i... No i co? I będzie dobrze, no też mi piszecie, że jesteście w szoku, że się pokazałam i tak dalej. Słuchajcie, no tak jak ja Wam wiele razy mówiłam, ja się jakoś swoim wyglądem nie przejmuję, mam guza, mam siniaka, zejdzie mi to, nie mam z tym problemu, tak jak Wam mówiłam wiele razy, jestem zwykłą dziewczyną, pokazuję się Wam, nie wiem, bez makijażu, w szlafroku, w piżamie czy w czymś tam i tak samo no mam siniaka, nie chcę Wam się teraz pokazywać, bo po prostu to strasznie wygląda i nie chcę Was straszyć tutaj jakimś okropnym widokiem, ale też no słuchajcie, takie rzeczy się zdarzają w życiu i dużo gorsze rzeczy się zdarzają, jak mi piszecie, nie wiem, o wypadkach samochodowych, naprawdę o takich strasznych rzeczach, co Wam się przytrafiło, to co mi się stało, to jest nic, to jest bułka z masłem, także cieszę się, że to się wszystko tak skończyło, bo... Ale słuchajcie, muszę Wam jeszcze powiedzieć, że miałam jakiś po prostu mega pechowy tydzień. Słuchajcie, tak, zgubiłam, tu miałam tą przywieszkę pieska przy bransoletce. Pieska przy bransoletce, zgubiłam go, już tyle razy mi się odczepiał i zawsze gdzieś zauważałam to, że mi się odczepił, a tym razem go zgubiłam na amen. Coś mi się zepsuło w komputerze, chyba wiatrak czy coś, nie wiem, buczy jak nie wiem, na razie działa na szczęście, ale widzę, że coś z nim jest nie tak i nie wiem, czy mi lada dzień po prostu nie padnie, a komputer to jest mega wydatek i no, nie muszę Wam tłumaczyć. I po prostu to chyba jakiś taki był nieszczęśliwy tydzień. To akurat są takie no, pierdoły, ale no strasznie żałuję tego pieska, tym bardziej, że go dostałam od Tomka w zeszłym roku na gwiazdkę. No i widzicie, jak to jest. No są wzloty, są upadki, są lepsze momenty w życiu, gorsze. Ja się nie poddaję. Codziennie, ja, po prostu Tomek powiedział, Boże, Ty tak strasznie wyglądasz, Tobie to będzie schodzić 2 tygodnie. Nie wyjdziesz z domu. Ja mówię, nie, zobaczysz, ja w to wierzę, że wszystko będzie dobrze, pozytywne myślenie, leki działają. To mi zejdzie, nie będzie tak źle. No i jak widać, naprawdę szybko mi to schodzi, no szybko. No jak na to, co sobie zrobiłam, to naprawdę szybko mi to schodzi i
No i co, no nie ma się co przejmować, no też nie ma, wiecie, ja nie zamierzam tutaj się ukrywać w domu i siedzieć przez 2 tygodnie, bo nie wiem, bo mam siniaka na twarzy, no ludzie się patrzą, niech się patrzą, no nie zaszyję się w domu na 2 tygodnie, po prostu oszaleję, no teraz te 2 dni przeleżałam w łóżku, ale już mam zamiar normalnie wychodzić. Może nie jakoś super często i nie wiem, na spotkania ze znajomymi, ale jakieś rzeczy, które muszę załatwić, to będę załatwiać i trudno, założyć cenne okulary i tyle. I nie zamierzam się tym przejmować. Wyglądam, jak to Tomek stwierdził, jakbym się biła z Kalidowym co najmniej, albo jak Quasimodo, no ale życie, no słuchajcie. Dzięki Bogu, że to tylko, że to jest chwilowe, że to zejdzie, a nie, że na stałe, bo gorsze wypadki się ludziom dzieją i naprawdę tragedie i można mieć, kurczę, gorsze rzeczy mogą się przydarzyć. Także ja zawsze do wszystkiego, do czego, co mi się przydarza, podchodzę z takim dystansem, do swojego wyglądu podchodzę z dystansem. No i tyle, no. Takie jest życie, życie to nie bajka, ja zawsze to powtarzam i trudno. Także tak wygląda. Chciałam Wam zrobić update, chciałam Wam nagrać ten film, podziękować za wszystko, no i jakoś sobie radzę. No, nadrobiłam wszystkie zaległości na YouTube, miałam strasznie dużo filmów do obejrzenia, już obejrzałam prawie wszystko. No tak jak mówię, strasznie mi się nudzi, bo już mówię, nie wiem, coś bym chociażby posprzątała w domu, nie wiem, czy coś ogarnęła, ale nie mogę się schylać ani dźwigać dziwnych rzeczy, dziwnych, ciężkich rzeczy. Lekarz mi powiedział, że żebym uważała, bo to niezbyt dobrze na ten krwiak, więc nie mam za bardzo, nie mam co za bardzo zrobić. Wszystkie jakieś lżejsze rzeczy, które mogłam zrobić, to już zrobiłam. Nawet ktoś mi na Facebooku wrzucał takie zdjęcie z taką fryzurą i tutaj nawet mi pasuje ta grzywka i tak zawsze tata mi powtarza, że powinnam mieć grzywkę, bo te włosy mi za bardzo nachodzą na oczy, a tu widzicie, przydaje się. Więc tak, no więc staram się myśleć pozytywnie. Ach, i jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. Słuchajcie. Część z Was, która dłużej ogląda YouTube, na pewno pamięta Izabel25D, dziewczynę, która kiedyś miała kanał i która kiedyś nagrywała filmy. I często mnie o nią pytacie. Przy różnych okazjach piszecie, co się z nią stało, czy ja mam z nią kontakt. I na live'ie ja z Karoliną powiedziałam o tym, że właśnie kiedyś my z Izą pisałyśmy. Iza mi pisała, jak rezygnowała z nagrywania, napisała do mnie. Ale pisała, przepraszam, że cały czas się tu drapię, ale wiecie co, jestem nasmarowana maścią i mi się te włosy kleją do tego. Iza do mnie napisała, że no tam powiedziała mi o swoich powodach, że rezygnuje z nagrywania i że odchodzi z YouTube, a potem skasowała to konto i ja już nie miałam szansy się do niej odezwać. I słuchajcie, Iza do mnie napisała do mnie maila. Napisała, że u niej wszystko w porządku, że jest bardzo szczęśliwa i bardzo mnie prosiła i zresztą też jakby ona mnie nie poprosiła, to sama bym jej to zaproponowała, żebym w swoim filmie pozdrowiła Was wszystkich, przekazała, że u niej jest wszystko cudownie, jest bardzo szczęśliwa, wszystko u niej jest bardzo dobrze. Żebym Wam podziękowała za to, że się pytacie, że pamiętacie o niej. Także przekazuję Wam uściski od Izy. Ja sama Izę namawiałam, żeby wróciła do nagrywania i powiedziałam jej, że jeżeli tylko będzie potrzebowała jakiejś pomocy, nie wiem, jakiejkolwiek, to jej bardzo chętnie pomogę. Iza mówi, że na razie nie ma sprzętu i tak dalej. I ja jej napisałam w mailu: Iza, ja mam drugi aparat, mój stary, którego nie używam, także jak chcesz, ja Ci go mogę dać, mogę Ci pożyczyć. Jak chcesz, tylko wróć do nagrywania, bo ja bym bardzo chciała, żebyś znowu nagrywała filmy. Także powtarzam to w filmie, na wizji, to nie są puste słowa, to nie jest tak, że to nie jest jakaś tam propozycja, wiecie, taka, żeby było miło, tylko Iza, naprawdę, jak będziesz potrzebowała jakiejkolwiek pomocy, to ja Ci naprawdę bardzo chętnie pomogę. No i Iza powiedziała, że się zastanowi, że na razie jeszcze nie jest przekonana, ale że nie mówi nie, a to już bardzo dużo, także mam nadzieję, że Iza się zdecyduje do powrotu. Bardzo, bardzo bym chciała.
No i tak, i kochana, zastanów się i naprawdę mówię poważnie, ja Ci bardzo chętnie we wszystkim pomogę, cokolwiek będziesz potrzebowała, to odezwij się. I tak samo jej powiedziałam, że Wy bardzo często mnie o nią pytacie, że nie zapomnieliście i że na pewno wiele osób, nie tylko, ja oczywiście mówię bardzo tutaj tak samolubnie, bo chętnie bym oglądała jej filmy, ale myślę, że nie tylko ja, ale wielu widzów, którzy ją pamiętają, ale też tych nowych na pewno, bo kurczę, jest świetną dziewczyną i na pewno by robiła fajne filmy, także myślę, że wiele osób by się tutaj ucieszyło, także tak jak mówię, to tutaj polecam się z pomocą jakąkolwiek mogłabym Ci dać. No i tak, słuchajcie, to był taki krótki vlog. Krótki, nie wiem ile tu gadam, ale wydaje mi się, że krótki. Krótki update. Myślę, że w tym czasie, kiedy nagrywam ten film, to już lecą jakieś... Na szczęście, słuchajcie, nagrywałam sobie filmy wcześniej, bo wiedziałam, że będą wymagały dużo montażu, także parę filmów tam już zobaczyliście chyba, jeszcze z moją niezmienioną twarzą. Ten się pojawi później, ale myślę, że za tak 2-3 dni będzie na tyle dobrze, że będę już mogła pokazywać twarz w miarę. Więc myślę, że jakieś tam filmy będą się pojawiać. Nie wiem, czy codziennie, nie wiem, czy tak często. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże, ale ja myślę, że wszystko będzie dobrze. Jestem dobrej myśli. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście, za całą pozytywną energię, którą mi przesyłacie. Ja też wierzę, że jak o mnie myślicie, to jakoś magicznie to przechodzi i też dzięki Wam zdrowieję i te wszystkie życzenia powrotu do zdrowia na pewno też działają, bo taka pozytywna energia i to, co się ma w głowie, zawsze bardzo dobrze działa. Także ja już uciekam tutaj właśnie, odgrzewam sobie zupę i zaraz będę jeść obiad. No i uciekam. Dziękuję Wam, mam nadzieję, że nie będziecie rozczarowani takim filmem. Może to nie był jakiś super ciekawy vlog, ale chciałam być z Wami na bieżąco. Wiem, że dużo z Was się martwi, się pyta o mnie, także chciałam Wam to nagrać. No i co? I mam nadzieję, że wrócę do Was niedługo z już jakimiś ciekawszymi vlogami. Także jeszcze raz dziękuję, uciekam. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki dla Was, jesteście super. Pa, pa.